miesięcznik w naszej rodzinie i czytaj nasz dziennik. Tutaj też jakbyś tak poczytał trochę nasz dziennik, to by chyba ci korona z głowy nie spadła, gdy nadaje nasze radio, właściwie to KFM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Na pewno by ci korona ze łba nie spadła, człowiecz. No, także proszę z nami. No, buziaczki i proszę jeść kaczki. Oj, podróżnemu spotkanemu. Staliśmy się z mężem, czytali czytelnikami naszego dziennika i niedzieli. Radio Conchita. W naszej rodzinie jest moja teściowa, która po przeczytaniu teściowa Karol nam go użycza, ubogacając się duchowo, staje się mocną i potrafią z dwóch rzeczy wybierać tę doskonalszą. Łatwiej przychodzić radio do porządku dziennego. Trzeszczy, no radio trochę trzeszczy. Mężem zaistnieją jakieś drobne sprzeczki domowe. Oj. Do dziennego grafiku. Ja myślałem, że radio przestało działać, bo to... Różaniec z Radiem Maria to taki nasz... Radio Conchita. To nasza odpowiedź na prośby Matki Bożej, która stale prosi o różaniec. Bardzo dziękuję Pani Emilio za to świadectwo i dziękuję temu Panu, może mnie słyszy, który jechał wtedy z Panią do Berlina. Dziękuję i gratulacje. To jest dla nas przykład, co robić, jak, co robić. Czy ja już tego świadectwa nie czytałem? Możliwe. No ale to najwyżej zapamiętamy go bardziej. Tak. A teraz inne świadectwo. Arleta, lat 22, z Augustowa. To jest Polska. I czytam. Także no niestety, jakość jest bardzo kiepska. Przez ranienia. Bardzo wprost chorobowo uwrażliwioną dziewczynką. Nie potrafiłam znieść najmniejszej uwagi. Tak, uważałam, że w oczach tejże osoby jestem niedobrą dziewczyną, a ja przecież uważałam się za kogoś. Rodzice posiadali piękny dom, samochód i dobrą pracę, będąc osobami z wyższym wykształceniem. Nie pomagały tłumaczenia mamy, które wysłuchiwałam z cierpliwością, lecz we mnie siedziało to przewrażliwienie. 5 lat temu, jako gimnazjalistka, wybrałam się z kuzynem Filipem na pielgrzymkę młodych słuchaczy Radia Maria na Jasną Górę, którą mile wspominam. Na placu Jasnogórskim, przechodząc sobie, a właściwie rozglądając się, gdzie stoją nasi, spotkałam się z siostrą Urszulanką, która przyjechała z grupą młodzieży. Siostra wśród drobnych zakupów rzeczy posiadała pokaźną ilość ładnych zakładek z cytatami ludzi świętych. Zwracając się do mnie, powiedziała: wyciągnij proszę jeden dla siebie. Nie namyślając się wiele, na chybił trafił, sięgnęłam po jeden ze środka i wprost zdumiałam się, gdyż na zakładce moim oczom zarysowały się słowa świętej Urszuli Leduchowskiej. Cytuję: to, co ludzie o mnie myślą, to nic nie znaczy. Ale to, co Bóg o mnie myśli, to jest bardzo ważne. Te słowa do mnie przemówiły. Istotnie pomyślałam, nie to, co ludzie o mnie myślą, lecz Pan Bóg zna mnie w całej pełni. To, co mnie spotkało na Jasnej Górze, co wpłynęło na moje duchowe uzdrowienie, było wynikiem mojej babci, która codziennie włączała mnie do modlitwy różańcowej z Radiem Maria. Owszem, moi rodzice też odmawiali i odmawiają różaniec i na stale umieścili go w grafiku dnia, ale jak mi się wydawało, babcia czyniła to z wielką gorliwością. Mama zaś, pracując w służbie zdrowia i w zależności od zmian pracy w szpitalu, nie zawsze mogła włączać się do wspólnego wieczornego różańca. Po tej pierwszej wspomnianej pielgrzymce młodych słuchaczy Radia Maria ożywił się mój kontakt z tą katolicką rozgłośnią, która stale wzmacnia mój życiowy kręgosłup i uzdalnia mnie do tego, że coraz bardziej potrafię dawać świadectwo swojej wiary w Pana Boga. Bardzo dziękuję. Gratuluję. Pan Jezus działa. Matka Boża działa. Pozdrawiam Arletę właśnie z Augustowa serdecznie.
i Bóg zapłaci za to świadectwo. My wszyscy wzrastamy, my wszyscy. My wszyscy potrzebujemy też takich wskazówek, drogowskazów. I dziękujemy Panu Bogu za nie. Albin, lat 60, Grodno, Białoruś. Nauczyciel. Grodno to miasto czystopolskie. Tutaj pracował święty Maksymilian Kolbe. O Radiu Maria zaś dowiedzieliśmy się od ojców franciszkanów. Dowiedzieliśmy się, że zostało założone przez redemptorystę. Radio Maria z telewizją Trwam wrosło w nasze życie. Przez 20 lat słuchania Radia Maria zaprzyjaźniliśmy się z tym katolickim medium, które zaczęło kształtować nasz życiowy kręgosłup i stale to czyni. Dzięki niemu i telewizji Trwam poczuliśmy się dumni z tego powodu, że jesteśmy Polakami. Czytamy systematycznie prasę katolicką, w tym tygodnik Niedziela, która to prasa promuje wartościowe artykuły. Zdarza się też, że zamieszczają myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nie są one zbyt obszerne, ale przemawiające w swej treści. Tak niedawno Niedziela zacytowała te słowa. Nie trzeba oglądać się na innych, na tych lub owych, może na polityków, żądając od nich, aby się odmienili. Każdy musi zacząć od siebie, abyśmy się prawdziwie odmienili. Pamiętam, śmierć kardynała Stefana Wyszyńskiego była dla nas wielkim i smutnym wydarzeniem. Rok 1981, byłem studentem pedagogiki i liczyłem 22 lata. Mieszkałem wtedy oczywiście z rodzicami w Sokółce. W ocenie rodziców kardynał Stefan Wyszyński był wielkim człowiekiem Kościoła katolickiego w Polsce. Był niezłomnym bohaterem w walce o trwanie Kościoła Świętego w Polsce. Jego non possumus miało swój wydźwięk i prawdziwie wielką moc. Moi rodzice dbali o posiadanie w swej domowej bibliotece wszystkich książek kardynała Stefana Wyszyńskiego, między innymi tej Wszystko postawiłem na Maryję. Tato, czytając tę książkę, powtarzał: i z Maryją wygrał. Powracam do wyżej zacytowanych słów w Niedzieli kardynała Wyszyńskiego. Były mi znane i odnalazłem je w książce wydanej przez Pallotinum w 1981 roku. Tytuł książki: Kościół w służbie narodu. Kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski. Niniejsza książka zawierała wybór przemówień i listów pasterskich księdza prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego, wygłoszonych od sierpnia 1980 roku do maja 1981 roku. Teksty te łączą ściśle naukę ewangeliczną z moralnymi postulatami skierowanymi do narodu polskiego. Po pierwszej pielgrzymce apostolskiej papieża Polaka Jana Pawła II do ojczyzny, która miała miejsce w 1979 roku, dnia 2 czerwca, podczas której w pierwszym przemówieniu na mszy świętej na Placu Zwycięstwa padły słowa: niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Do tych papieskich słów wielki prymas Polski powracał w swoich przemówieniach pielgrzymkowych. Uroczystość ofiarowania pańskiego w Gnieźnie 2 lutego 1981 roku prymas Polski wołał o moralną odnowę narodu. W tym właśnie przemówieniu wypowiedział te zacytowane w Niedzieli słowa, które tak bardzo chciałbym jeszcze raz powtórzyć, ale zacytuję inne z tego samego przemówienia. Bo jeżeli człowiek się nie odmieni, to jest cytat, to najbardziej zasobny ustrój, najbardziej bogate państwo nie ostoi się, będzie rozkradzione i zginie. Prymas Polski, niekoronowany król Polski, jak głosiły słowa na jednym z transparentów podczas pogrzebu, w tymże samym przemówieniu przywołał słowa papieża Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 1981 roku na audiencji do Polaków w Rzymie. Modlę się za was o pokój, o rozwagę i o rozwój waszych osiągnięć. Tak, zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Matki Najświętszej.
powiedział August, kardynał August Hlond. Swoje profetyczne słowa wypowiedział umierając w szpitalu sióstr Elżbietanek w Warszawie. Matka Boża stale jest z narodem polskim i stale wskrzesza ku pomocy swoich wielkich, maryjnych ludzi. Wspomnę choćby niektórych, tych bliższych nam, święty Maksymilian Kolbe, kardynał August Hlond, kardynał Stefan Wyszyński, święty Jan Paweł II. A Radio Maryja? Możemy co tydzień usłyszeć w nim wołanie Jana Pawła II: niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. A modlitwa różańcowa? Ave Maria, zdrowaś Maryjo, sięga po krańce ziemi. Wiele osób zachęciłem do słuchania Radia Maria i odmawiania różańca świętego i koronki do Bożego Miłosierdzia. Cieszę się, że doczekałem takich czasów i staram się swoim życiem włączać do odnowy oblicza ziemi. Codziennie mówię za Ojcem. Alleluja i do przodu. Gratuluję Panie Albinie. Bardzo dziękuję. Dziękuję i tak dalej. I tak dalej. Kochani. Z tych różnych spraw miałem tak, co tu jeszcze? Przestań, proszę Państwa, przestań. Na przykład w sanktuarium naszym chciałbym to jeszcze powiedzieć też. W sobotę najbliższą skupienie dla mężczyzn. Zapraszamy. Podam też Państwu za chwileczkę telefon do sanktuarium. Możecie się pytać, telefonować. W tej chwili to już chyba nie bardzo, ale już od rana, jutro też. Skupienie dla mężczyzn od godziny 11.30 do 15.00. Kończy się koronką. Trzeba być dobrym mężem, dobrym ojcem, po prostu mężczyzną. Formujemy się, przychodzimy do Jana Pawła II, Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. Jest specjalne skupienie dla mężczyzn w każdą drugą sobotę miesiąca. 16, proszę Państwa, dnia miesiąca jest w sanktuarium szczególna modlitwa do świętego Gerarda Majeli o tych, o dzieci nienarodzone. Za tych rodziców, którzy chcieliby mieć dzieci, a może nie mogą, zapraszamy na taką modlitwę. Zapraszamy też tych, którzy pragną dobrej spowiedzi. Święty Gerard Majela, 16 każdego dnia miesiąca modlimy się do niego w sanktuarium, tu w sanktuarium rodziny Radia Maryja. Święty Gerard Majela jest też patronem dobrej spowiedzi. Ta modlitwa jest o godzinie 7 rano, msza święta i modlitwa, później 12 i modlitwa i 18. Pół godziny przed 12 jest różaniec. Pół godziny przed pierwszą mszą świętą jest jutrznia. Zapraszamy już na jutrznię, bo też modlitwa. I wieczorem pół godziny przed mszą świętą nieszpory. Proszę Państwa, bardzo serdecznie zapraszam. Powiedzcie też innym. A telefon do sanktuarium, którym też rozdajemy dla młodzieży, duszpasterzy, ci, którzy młodzieżą się zajmują, rozdajemy darmową. Z tego 1% też takie książeczki kieszonkowe Nawiedzenia Najświętszego Sakramentu i drugie Rozmowy o Bogu. Bardzo dobrze się to czyta. Krótkie są te rozmowy o Bogu. Radzę, proszę Państwa, trzeba młodzieży przybliżać Pana Boga. Trzeba, żebyśmy się modlili. Jak się zaczniemy modlić, to już jesteśmy na dobrej drodze. I nauczyć się modlitwy. Właśnie młodzieży proponujemy to, a Wy pomóżcie. Jesteście apostolską rodziną Radia Maryja. Pomóżcie. Księża, tylko nie bierzcie tego i tak rzucicie, gdzieś położycie, bo to byłoby tyle, co sabotaż. To musi iść do młodzieży. To jest z tych pieniędzy dla kształtowania młodzieży w duchu katolickim i polskim, dlatego dla młodzieży. Podaję numer telefonu do sanktuarium. Pytajcie Państwo następne sprawy. Także Bractwo Świętego Jana Pawła II w dalszym ciągu. Popatrzcie w internecie, co jest o Bractwie na zakładce sanktuarium i tam jest Bractwo też. Zapraszamy do Adoracji Bez Granic. Też mówcie Państwo.
numer telefonu 693 168 247 693 168 247. Proszę Państwa, nie byłoby tego radia też, gdyby nie Wasza pomoc. Ale tu jeszcze, o, mamy jeszcze jedną rzecz. Jest miesięcznik, już nowy miesięcznik na styczeń w naszej rodzinie, bardzo dobry, od dzieci do wszystkich, do najstarszych, i z tym miesięcznikiem można bardzo tanio dostać książkę Kuracja oczyszczająca organizm. Czytam na okładce: poradnik Kuracja oczyszczająca organizm to owoc prowadzonych przez autorkę Małgorzatę Wąsik spotkań i wykładów odbywając się od kilku już lat w domu rekolekcyjnym misjonarzy świętej rodziny w Bąblinie koło Obornik Wielkopolski podczas trwania turnusów rekolekcyjnych połączonych z oczyszczaniem organizmu. W książce znajdziemy podstawowe informacje na temat cieszącej się dużym zainteresowaniem kuracji oczyszczającej organizm ze złogów i toksyn, przykładowy jadłospis na 10 dni kuracji oraz przepisy. Po zakończeniu kuracji oczyszczającej, aby utrzymać swój organizm w zdrowiu i dobrej formie, warto pamiętać o przedstawionych tu szerzej wykładnikach zdrowego stylu życia. Pozwoli to na trwałe wprowadzić zmiany żywieniowe w swojej kuchni, w czym znaczną pomocą będzie jadłospis pełnowartościowych posiłków skomponowany na 7 dni tygodnia. Poradnik został napisany w formie pytań i odpowiedzi, aby ułatwić korzystanie z zawartej w nim wiedzy także w sposób wyrywkowy. Małgorzata Wąsik, autorka tej książki, od wielu lat prowadzi gabinet pomocy psychologicznej ze specjalizacją w zakresie zaburzeń odżywiania, lęków, depresji, zaburzeń nerwicowych, problemów psychosomatycznych. Należy do Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. W 2009 roku ukazała się książka jej autorstwa pod tytułem Anoreksja, bulimia. Jak rozpoznać zaburzenia odżywiania u nastolatków? Książka pod tytułem Kuracja oczyszczająca organizm razem z pismem miesięcznikiem w naszej rodzinie. Proszę Państwa, podam też telefon do Fundacji Nasza Przyszłość. Tam można zamówić ten miesięcznik. Również patrzcie w internecie, strona www.radiomaria.pl i tam odnośnik to Fundacja Nasza Przyszłość albo splendor24.pl splendor24.pl i tam znajdziecie też te telefony i znajdziecie, można i przez internet też zamawiać. Otóż Fundacja Nasza Przyszłość, Szczecinek, kierunek 94, 373, 11, 60, powtarzam, 373, 11, 60, a także 61, końcówka i 62. Reszta, tak jak powiedziałem przy tym pierwszym numerze. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagają Radio Maryja, proszę Państwa. Pomagają. I tak biuro Radia Maria przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Ale gdzie ten parafia Krzyża Świętego? W Lublinie. Nie, w Lubliniec. Lubliniec. I proszę Państwa, parę nazwisk odczytam. Ofiarodawców dziękujemy. Niech to będzie zachętą dla nas wszystkich, żebyśmy pomagali. Żeby to radio i telewizja się utrzymały, bo rachunki przychodzą niemiłosiernie i musimy po prostu zapłacić. Jeżeli nie, no to trzeba zwinąć radio i telewizję. I tak, jeżeli by nie było tych możliwości zapłacenia. I tak pani Bok Anna Jerominek, Maria Bęż, Maria Stędzina, Magda Hajduk Irmgarda, Czernia Teresa, Sukiennik, Brygida, Konieczna Maria, Maria Łapok, Łucja Kus, Renata Gajdowska. I w październiku tacy ofiarodawcy byli: Pinocy Henryk, Wawrzyniak Jadwiga, bezimienna ofiara, Kaczmarek Irena, Czernia Teresa, Dziębała Teresa i Maria, Augustyn Swoboda, Łucja Szczęsna, Maciaszek Anna,
Biuro Radia Mare Lubliniec, ofiara od pielgrzymów, Peryga, Peryga, Jadwiga, Bok, Anna, Jerominek, Maria Stęcina, Magda Sukienik, Brygida, Pęż, Maria, Hajduk, Irmgarda. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Proszę Państwa, tu mam jeszcze w Lubinie Górniczym, Zagłębie Medziowe. Tak, pragniemy podziękować osobom, które słuchają. Dar pieniężny na Radio Maryi i Telewizję Trwam. Pieniądze wysyłane są ogółem. Do nich należą Skoła Przyjaciół Radia Maryja przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie Górniczym, Zagłębie Miedziowe. Przeczytam parę nazwisk już tylko, bo już za chwileczkę dzieci zapraszamy. Dzwoneczki kaszubskie dzisiaj ewangelizują przez Radio Maryja. Bóg zapłać za to i waszym rodzicom, wszystkim, którzy to przygotowują. Ale oczywiście nie byłoby tego bez księdza kanonika Piotra Topolewskiego. Bardzo dziękujemy za tę posługę ewangelizacyjną. I tak, proszę Państwa, z tego Lubina Górniczego. Czesława i Mieczysław, Kwiecień, Walentyna, Słapek, Teresa Moszkowska, Teresa Żandarczyk, Anna Góral, Jan Maj, Krystyna Pyrkosz, Halina i Stefan Pachołkowicz, Pachołkowie, Mikołajewski Marian, Zofia Kapela. Na razie tyle. Bardzo serdecznie dziękuję. I Państwu teraz utwór i już, no, chciałbym, no, coś, a już mam, tak, patrzę się. Może jak minął dzień, śpiewa Krzysztof Krawczyk. Właśnie.